jestem rodzynkiem i nie powiem, żebym się z tym dobrze czuł, ale jak mam taką okazję, to jest jedyna okazja, jaką mogę o tym powiedzieć, więc opowiem. Na wstępie, wykorzystując 10 minut, które mam, wszystkiego dobrego, drogie panie, w związku z nadbliżającym wielkimi krokami Dniem Kobiet. Wiem, że to jutro, ale jutro się zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Róbcie startupy. Dobra, zaczynam. Nazywam się Michał Romanowski. Chciałbym wam powiedzieć historię o rozkręcaniu startupu w weekend. Są tacy, którzy mówią, że to jest niemożliwe. Ja wraz z paroma ludźmi z Poznania, ale nie tylko, uważam, że się da. Ale trochę historii. Wcześniej organizowałem parę imprez, między innymi Poznań Startup Weekend w Poznaniu. Jak na razie raz, ale w listopadzie zrobimy go drugi raz. Było też Syncreo, bodajże 9 razy. Była Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej 4 razy. I tam paręnaście innych imprez, mniejszych, większych, fajnych, mniej fajnych, które miałem okazję, pracując na Speed Up Group czy tam LMS-u, czyli funduszy, które inwestują w startupy, organizować. Wszystkie te imprezy miały jedną wadę. Tak naprawdę trochę więcej, ale nie mam czasu o nim opowiadać. Tą jedną wadą było to, znaczy tą jedną wspólną cechą było to, że były skierowane na startupy. To jest oczywiste. My działamy w tej branży, robimy imprezy na startupy, ale miały też jedną wadę, trochę więcej niż jedną, nie mam czasu o tym opowiadać. Wszystkim startupom czegoś brakowało, znaczy wszystkim tym imprezom czegoś brakowało. Co mam na myśli? Po zakończeniu imprezy rozdawaliśmy nagrody, laptopy, iPady, kupony do Onetu na reklamę. Naprawdę cudawianki. Te zespoły, które brały udział, na przykład w Startup Weekendzie, te nagrody brały. Czasem się o nie kłóciły, czasem nie. No i jak gdyby po zwycięzcach tych imprez bardzo często słuch ginął. Nic się nie działo. Tak? Kto słyszał o Kidli? Wygrali Poznań Startup Weekend. Gdzie oni są? To nie bije teraz do Kidli. To nie jest ich wina, że ich nie ma. To jest trochę ułomność tych imprez. One są nastawione na dobrą zabawę, na generowanie fajnych pomysłów, tylko potem jak się kończy tam Startup Weekend w niedzielę, to ludzie się rozstają i zostają pozostawieni sami sobie. Nikt się nimi więcej nie interesuje, bo już za chwilę jest kolejny Startup Weekend w Krakowie, a za chwilę we Wrocławiu, a za chwilę w Warszawie, a za chwilę w Szczecinie. No i jak gdyby kolejne imprezy, kolejni ludzie, kolejne teamy. My z paroma ludźmi, niestety facetami, nie ma wśród nas kobiet, ale jak ktoś chce, to zapraszamy, niewiasta chętnie przygarniemy. Wymyśliliśmy, że chcemy to zmienić. Uważamy, że jesteśmy w stanie zrobić imprezę, która będzie trwała weekend i będzie trochę inna niż te wszystkie, które do tej pory organizowaliśmy. Imprezę nazwaliśmy sobie Startup Spring. Jest to nasz pomysł autorski. Oczywiście posiłkowaliśmy się z wszystkimi tymi innymi pomysłami, które robiliśmy do tej pory, znaczy tymi imprezami. Czyli trochę Startup Weekendu, trochę Syncreo, trochę Łapy, trochę tych mniejszych konferencji i tak dalej. Wymyśliliśmy sobie ideę, opracowaliśmy ją, opisaliśmy, pozyskaliśmy finansowanie z firm, w których pracujemy, czyli musiałem mieć do mojego prezesu, powiedzieć, mam taki pomysł, tak, i tak dalej, i robimy. A Startup Weekend to jest 6 cyklicznych imprez w tym roku, 6 cyklicznych imprez w kolejnym roku, które trwają 3 dni, na które zapraszamy 10 mentorów, ani jednego więcej, ani jednego mniej. I co najważniejsze, są branżowe. Czyli każda z tych 6 imprez dotyczy konkretnej branży. Czyli narzucamy, że tworzymy jakieś rozwiązania i teraz mówimy sobie, do jakiej branży. Robiliśmy już imprezę, to już mówiłem, że każdy tam startup weekend jest dedykowany w branży. Był już startup z Prims Finance, czyli spotkało się tam grono osób, produkowało czy tam generowało pomysły pod branżę finansową, tylko właśnie pod finansową. I co ważne, na sali byli mentorzy. To nie byli mentorzy, którzy mówili im, jak układać marketing tych startupów, jak ważny jest model biznesowy tych startupów, jak prezentować startup, to jest ważne oczywiście i trzeba to robić, ale byli mentorzy z branży finansowej, czyli przyjechała dziewczyna, która założyła firmę, która świadczy konsulting dla największych banków globalnie na świecie. Przyjechał człowiek z PayU, który mówił, jak fajnie implementować rozwiązania PayU, bo to daje userom. PayU, czyli płatności internetowe, czyli coś, co w startupach finansowych jest nieodzowne. Przyjechał człowiek, który pisze do największych gazet finansowych na świecie, do największych blogów finansowych na świecie, polskich korespondentów tych rzeczy. Czyli macie ludzi, którzy siedzą, jeśli mówimy o finansach, siedzą w tej branży finansowej. No i jak gdyby mówią, ktoś jak ma pomysł jakiś finansowy, związany z branżą finansową, to uderza do tych ludzi,
i od razu ma bezpośrednie zderzenie ze ścianą. Ten człowiek ma na tyle wiedzy, mówi, słuchaj, ja z bankami pracuję od 15 lat, to nie przejdzie, bo... Albo to przejdzie, jeśli zrobisz to, to i to. I co jeszcze inna rzecz, którą narzucamy? Każdy mentor z każdym zespołem, czyli tych 10 mentorów z każdym zespołem, musi spędzić co najmniej 20 minut. To jest wymuszane. Czy ten zespół to wykorzysta, czy nie? Czyli czy będzie korzystał z tej wiedzy tego mentora, czy nie? To jest jego sprawa. Oni mogą siedzieć 20 minut i rozmawiać o pięknym mieście Poznań, bo impreza odbywa się w Poznaniu. To jest jego sprawa. I robimy Startup Spring, kolejna impreza, którą będziemy robić, tematyczna, to jest Startup Spring Rolnictwo. Coś się zbiło na szczęście. Odbędzie, powiedziała mi pilot. Włączyłem? Mógłbym pana prosić o spację? Jak będę mówił spacja, to spacja, okej? Okay? Robimy imprezę 23-25 marca w Poznaniu. Będzie trzeba rolnictwa. Będzie człowiek z Żuridyra. Będzie człowiek, czekajcie, specjalnie czapkę, więc się nią pochwalę. Będzie człowiek z Zetora. Będzie człowiek z holenderskiej firmy, której teraz nazwę nie pamiętam, która zajmuje się GPS-ami dla traktorów, czyli traktory jeżdżą po polu i same wiedzą, gdzie jest pole i same orzą, czy tam, nie wiem, sieją, czy te traktory robią. Czyli każdy, kto ma jakiś pomysł dedykowany do branży rolniczej, to jest bardzo ważne. To nie jest impreza dla rolników, chociaż nie mówię, że nie, tylko to jest impreza dla ludzi, którzy widzą szansę w tym, że rynek rolniczy w Polsce jest ogromny, 75% rolników ma dostęp do internetu, i nie mają portali dedykowanych tylko i wyłącznie dla siebie, na przykład portali, nie mają rozwiązań dedykowanych tylko i wyłącznie dla siebie. Ogromny rynek, ogromny potencjał, niewykorzystany, więc zapraszamy tych ludzi. I teraz poproszę o spację. Dlaczego warto? Poproszę o spację. Skupiamy się na tworzeniu działających serwisów, czyli nie ma gadania o prezentacjach, to jest ważne, ale w ocenie końcowej jest tak, jest 2 minuty na prezentację, 3 minuty na demo. Jeśli nie masz demo, to tracisz te 3 minuty, masz tylko 2 minuty na prezentację, czyli tracisz dużą szansę na wygranie imprezy. Poproszę spację. Mentorzy są z branży, o tym już mówiłem, czyli wielka szansa dla was, żeby zderzyć pomysł z odpowiednią branżą. Następna spację poproszę. Oczywiście jest to ogromna szansa na pozyskanie bezpośrednich inwestycji. I od razu mówię, SpeedUp czy LMS, którzy są tam pośrednimi organizatorami tej imprezy, nie chcą inwestować w te projekty, przynajmniej nie od razu. To jest dla nas za wcześnie, bo mówię wprost. 3 dni, startup, który jest stworzony w 3 dni, nie jest pod inwestycję, ale być może to jest szansa, że ten człowiek z Johnny Deera, otworzycie mu oczy na takie rozwiązanie, że albo was zatrudni, albo stworzycie jakąś spółkę, z którą będzie z Johnny Deere współpracował, a jak się dogadacie, to już jest wasza sprawa. Na sali są prawnicy, którzy wam mogą pomóc w tym, żeby tam wszystko było tak, jak należy. Czyli to jest duża szansa na pozyskanie, nie wiem, mecenasa w postaci dużej branżowej firmy, branży, w której wy tworzycie rozwiązanie. Poproszę spację. Jak się dostać na Startup Spring? Bardzo prosto, poproszę spację. Wystarczy wejść na startupspring.pl i się zarejestrować. Poproszę spację. Czekać na zaproszenie, które wysyłamy. Zapraszamy tylko, proszę o spację. Zapraszamy tylko 60 osób. Ani jednej więcej, ani jednej mniej. Znaczy, no mniej, jak się zgłosi, nie, to byśmy mniej. Ale to jest 60, to jest tylko włącznie 60 osób. Nie chcemy więcej. Będziemy wybierać, proszę spację. Pierwszeństwo, jeśli będzie więcej niż 60 osób, pierwszeństwo będą mieli ci, którzy nagrają film 60-sekundowy, w którym opowiedzą o swoim pomyśle. To nie ma być jakiś super film, super produkcja, wystarczy wziąć telefon komórkowy z funkcją nagrywania filmu, przedstawić jak Maciej budzi przed pójdzie i nagrać filmik. Poproszę spację. Tak wygląda. To jestem ja, nieogolony, to jest człowiek, który przysłał, a jeszcze są tacy ludzie, którzy tworzą takie prezentacje, bo może się boją pokazywać później albo wstydzą. Też tak można, też to dopuszczamy. Ci ludzie mają pierwszeństwo, tak? Jak będzie więcej niż 60 osób, najpierw zapraszamy tych, którzy nagrali prezentację. Poproszę spację. Przebieg imprezy, poproszę spację. Ale co zrobiłem, nie? Jestem specjalny. W piątek przy rejestracji, jeśli przychodzicie na tą imprezę, jest rejestracja, są bardzo fajne dziewczyny, równie fajne jak tutaj. One was się pytają, jesteś pomysłodawcą, czy chcesz się dołączyć do zespołu? Jeśli jesteś pomysłodawcą, masz jedną listę, dopisujesz się w kolejności. Imię, nazwisko, kolejność zapisania na liście decyduje o tym, w jakiej kolejności będziecie się prezentować. Jeśli nie macie pomysłu, ale macie wielką ochotę brać udział w tego typu imprezie, chcecie się przyłączyć do jakiegoś teamu, dopisujecie się na
jest wystawionych 8 plansz, bo tworzymy tylko 8 zespołów i dopisujecie się na którejś z tej planszy. Te plansze są podzielone w następujący sposób. Proszę o spację. Proszę o spację, to już powiedziałem. O, i to są plansze dedykowane do zespołów, poproszę o spację. Tak, czyli dopisujemy imię, nazwisko najlepiej, czy jesteś deweloperem, grafikiem czy biznesowcem. Teamy mają się składać co najmniej z 3 osób. Drugi deweloper do teamu może się dopisać tylko i wyłącznie, jeśli w pozostałych innych teamach jest już jakiś deweloper. Czyli jak wszystkie miejsca deweloperów są zajęte, może się dopisać jako drugi. Czyli jeśli przychodzicie z teamem już jakimś gotowym, to ok, możecie się dopisywać pod warunkiem, że macie tak zwane inne skillsy. Czyli jest tam jakiś grafik, jakiś biznesowy, marketingowy i tak dalej, albo deweloper. Jak nie, no to sorry, idziesz do następnego zespołu. I teraz proszę spację. To jest drugi team, trzeci, czwarty do ósmego. Proszę spację. Prezentacja, 60 sekund, poproszę spację. I jeszcze jedną spację. 60 sekund bez nudzenia, bez gadania, bez slajdów najlepiej, no chyba, że ktoś bardzo musi. Poproszę spację, bo w interesie człowieka, który prezentuje, który przedstawia pomysł, jest to, żeby zainteresować teamy. Bo te teamy, które wcześniej się tam utworzyły, deweloper, grafik biznesowy, siedzą przy osobnych stołach. Każdy ma swój stół. Jak jest prezentacja, będzie tych tam ileś pomysłów zaprezentowanych, wybieramy tylko 8, które mogą być realizowane, bo mamy tylko 8 teamów. I to teamy decydują, z którym pomysłowcem chcą pracować. Czyli teamy mówią, jak chcę pracować z tym człowiekiem, który mówił o serwisie kupiebyka.pl. Mogą być, strzela. Tak? Ja chcę z nim pracować. A jeśli odzywa drugi team, ja też chcę pracować. I wtedy pomysłodawca ma wybór, pracuje z tym teamem lub z tym. Ale jak żaden team się nie zgłosi, no to sorry człowieku, możesz iść do domu albo się dołączyć do któregoś teamu, który wybrał pomysłodawcę. Trudne zasady, ale tak. Poproszę spację. Jeszcze raz. To co powiedziałem, jeszcze raz. I potem 3 dni ciężko pracujemy, od piątku do niedzieli trwa impreza. Zapomniamy jedzenie, picie, wiki o kierunek, noclegi trzeba sobie załatwić sami, dojazdy trzeba sobie dojechać sami. Jeszcze raz poproszę, spację. Jeszcze spację. Tak to wyglądało na startup Sprint Finansy, spacja. Spacja, 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 spacja. Ok, jeszcze spacja. Na koniec ktoś wygrywa, spacja. Tu wygrał, na startup Sprint Finansy wygrał team Pay for Link, spacja. To są sprzedaż linków, tak? Masz fajne zdjęcie, wrzucasz linka poprzez ich stronę, dostaje wygenerowane specjalne linki, ktoś może tego linka za jakąś tam kwotę kupić. To jest kopia serwisu, który już działa. Spacja. Ale nie w Polsce. Więcej tutaj są wszystkie dane kontaktowe o imprezie, zapraszam serdecznie, rejestracja już trwa. Spacja. 23-25 marca, Concordia Design, Startup Sprint Rolnictwo w Poznaniu. Concordia Design to jest takie nowoczesne centrum designu i sztuki w samym centrum, z dworca PKP, 3 minuty na noga, taksówką 20 sekund. Spacja. Tak to wygląda z zewnątrz. Spacja. Pytania. Spieszyłem się, bo wiem, że po mnie mają być tancerki i tancerze, jacyś tacy, co nas pobudzą. Ściągnę czapę, nie gorąc. Ja chciałem powiedzieć, że tego wydarzenia do tego rolnictwa, a że wiesz, o następnych edycjach tego typu wydarzenia. Właśnie jakie tematyki? Więc tak, nie znamy jeszcze terminu i kolejności, ale potrzeba to na bieżąco sprawdzać, mówię dlaczego. Bo my te imprezy robimy pod kątem mentorów, których pozyskamy. Bardzo nam zależy na dobrych mentorach, więc jak teraz zebraliśmy fajnych mentorów do rolnictwa, no to robimy rolnictwo. W kolejce jest zdrowie, dzieciaki, sport i nie pamiętam, jeszcze czwarty, nie pamiętam. Ale będziemy ogłaszać to z miesięcznym wyprzedzeniem, czyli tam na stronie czy na Facebooku zawsze to będzie info z miesiąc wcześniej. Słuchajcie, za miesiąc robimy o dzieciakach. Idziemy z dzieciakami. Czy to będzie tylko w Poznaniu? Tylko w Poznaniu, ale bierzemy pod uwagę to, że jeśli ktoś będzie chciał to zrobić w Kielcach, to mu chętnie udostępnimy tą formułę imprezy. Pod pewnymi warunkami niefinansowymi, za darmo. Ale warunki, że ma być zachowany format i tak dalej, i tak dalej. To jest wygadane. Ale na razie Warszawa się zgłosiła i będą to robić studenci SGH. Dziękuję.